zmierzające do przywrócenia naszym lasom Głuszca i Cietrzewie. PZL przy dużym zaangażowaniu kół łowieckich pomyślnie rozwija hodowlę Daniela i Bażanta. Na listę zwierząt łownych wprowadziliśmy nowe gatunki, które znalazły się na naszych terenach. Wzrasta pogłowie jelenia i dzika. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego wspólnie z Lasami Państwowymi i Kołami Łowieckimi podjął działania zmierzające do zahamowania drastycznego spadku pogłowia zajęcy i kurowat przez hodowlę klatkową i kół otwartych. Koszty tych przedsięwzięć są jednak duże, mimo to działania te będą podejmowane, co zasługuje na szczególne uznanie. Dla nas jubileusz 85-lecia Polskiego Związku Łowieckiego to dobry okres do podsumowania 32-letniej działalności Siedleckiej Organizacji Łowieckiej. Niekwestionowany dorobek Siedleckiego to strzelnica myśliwska w Balach z zapleczem socjalnym, na bieżąco unowocześniana i modernizowana, zorganizowanie i zagospodarowanie obwodu hodowlanego PZL w Moczkowie, wykupienie i urządzenie siedziby związku. Wiele zmieniło się w ostatnich latach w zakresie kultywowania tradycji, zwyczajów i obyczajów łowieckich. Coraz lepiej współpracujemy z młodzieżą. Konkursy wiedzy o tematyce łowieckiej, przyrodniczej i ekologicznej, konkursy fotograficzne, zawody strzeleckie dla młodzieży. Wiele zrobiliśmy dla poprawy wizerunku myśliwego. Służyły m.in. temu wystawy łowieckie, pokazy trofeów czy publikacje i wydawnictwa.